Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest trzeci już odcinek Let's Play Modi na nas sprytne smyki. Więc idziemy teraz na polanę Hugina. Chyba to się czyta Hugin. Więc dobra, to już mam za sobą. Nie zapisało się nam niestety rozmowa. Więc tak, znowu nam się zgubił ten... Ja nie mogę. W każdym razie musimy znaleźć te okulary. I dzisiaj mam dla was aż trzy historie, gdyż wszystkie te trzy są dosyć krótkie, więc stwierdziłem, że zrobienie jako jednej w jednym odcinku tych trzech to będzie dosyć okej. Więc musimy znaleźć okulary Hugina. Gdziekolwiek one są. Ale. Więc może rozpocznijmy z pierwszą historią. Ogólnie one, te moje historie są chronologiczne. I jak na razie się skupimy na moich wszelkich wypadkach. Więc teraz wam opowiem, jak sobie... A dobra, nie będę spoilerował. Niedawno, nie później niż od tego wydarzenia, incydentu z językiem, że tak to mogę powiedzieć, jakiś później rok, więc już miałem 9 lat, 9 albo 8, mama kazała nam wynieść, trzeba to nadmienić, że mieszkaliśmy wtedy w bloku, a to jest dosyć ważna część tej historii, więc mama kazała mnie i mojej siostrze wynieść śmieci do sypu. No wiecie, jak mieszkacie w bloku, to raczej to nie powinno was zdziwić, że jest coś takiego jak syp śmieci. Lalu samolot. W każdym razie my tam zwykle wynosiliśmy śmieci. No i nam kazała mama wynieść te śmieci. W jednym z tych worków było potrzaskane szkło. Zgadnijcie, kto to niósł. No oczywiście, że ja. No i tak nieśliśmy, nie doszliśmy nawet do połowy, bo ja ogólnie się wspomagałem nogą. No, ale zaczyna krytykować ład. Co? Jest ład poziom ukończony? What? Trolle są złośliwe i uwielbiają atakować z daleka. Lepiej rozprawić się z nimi od razu, niż znienacka. Mogę wrócić tam? Nie mogę, lol. Tu jest coś. Dobra. W każdym razie ja się od dziecka, jak coś niosłem, wspomagałem nogą. Bo tak, żeby po prostu nie było mi za ciężko, to wspomagałem się nogą. Co było dosyć mądrym. Golemy są bardzo niebezpieczne. Okej. Ale na szczęście powolne. Postaraj się im uciec, zanim cię zgniotą. Okej, dzięki tato za info. O Jezu, jeszcze pająki. Okej, nic tu nie ma. Więc tak. Wspomagałem się tą nogą. I w końcu... mach, płacz i w ogóle wszystko. Co się okazało? Jeden z kawałków tego szkła wystawał. I co? I przeciął mi kolano. Dosłownie, przeciął mi kolano. Było widać te tak zwane już mięso i te sprawy. Nie wiem, co ja mam to zrobić. No i... w płacz. Mama patrzy, co się dzieje. No bo kurde, no chyba normalnie to się nie płacze, jak się wynosi śmieci. Chyba, że się nie chce. To już wtedy inna sprawa. Wait, what? No i... No. No i tak sobie noszę te śmieci. No i okazało się, że przeciąłem to kolano. No. Mama patrzy na myśli, że o, zadrapał się, to teraz będzie płakał. Czy coś w tym stylu. Musisz uważać na popękane półki. Okej.
Nie wolno na nich stać zbyt długo, bo runą w dół. Okej, dzięki tato. Ja nie mogę, jakim jestem debilem. W końcu przychodzę do domu, patrzymy, a tu kurde rozwalone przez mięso, prawie widać kość. Na szczęście nic nie ucierpiało, no i ma nie to strasz, że warto by było to zszyć. Ja już kurde się blady zrobiłem, bo jak sobie wyobrażałem już, że szyją mi nogę, to już po prostu do mnie nic nie docierało. Tylko albo płakałem, albo się bałem, jak nie wiadomo co. Nie. Oszukam system. Wait, what? Czy jakąś kascenkę startnąłem? Okej, glitchujemy grę. W każdym razie. Chyba tak nie przejdę. No i mówię, nie, żadnego szycia nie będzie. No i w końcu, kurde. No i w końcu mama się zgodziła z tym wyborem moim. No i leżałem miesiąc w domu, w ogóle nie mogłem ruszać nogą. Ale wyobraźcie sobie, że ja wtedy miałem piętrowe łóżko. Tak, to nadal jest to łóżko, o którym była mowa w poprzedniej historii. No i tak kurde, miałem tam leżeć, a że miałem telewizor na dole, to nie miałem właściwie jak oglądać, bo musiałem się, bo zwykle tak wychodziło, że musiałem się położyć na noce, żeby cokolwiek widzieć z tego telewizora. No, raczej w tym stanie to nie było wykonalne. No i w końcu wpadłem na pomysł, że jak rodzice byli w pracy, bo ogólnie to było tak, że babcia była po części opiekunką wtedy, bo rodzice pracowali, to my wtedy babcia przychodziła i nami się zajmowała. No i podczas tej nieobecności po raz pierwszy wstałem, oczywiście po zachodzeniu do toalety, no to po raz pierwszy tak wstałem. Lagi. O Boże, lagi, już, spokojnie. Ja nie mogę ścinać mnie na takiej grze. Mygę. W każdym bądź razie. Po raz pierwszy wstałem i zdjąłem materac. Tak, to był pierwszy raz, kiedy zdjąłem... Nie. Zdjąłem materac i było fajnie, bo leżałem sobie wtedy na ziemi. Miałem do wszystkiego mniej więcej dostęp. Było fajnie. Ja jej poziom kończony. Napiję się herbatki, jeżeli nie będziecie obrażeni. Ej, stój! Ja się powie. Jezu. Już? Ej, sorry, mam jedną FPS, coś musi chyba obciążać. Spróbuj jeszcze raz. Ej, no sorry, na takich lagach. Ja, chwila. To jest coś jak... Kurde. No i tak leżałem ten miesiąc w domu i było fajnie. Muzyka idealnie się nadaje do filmu właściwie.
Ja wiem, że to chyba będzie taki krótszy odcinek, bo ja sądzę, że z tymi lagami nie dam rady. No, ja coś ogarnę i wtedy dokończymy odcinek, wtedy dokończymy historię. Więc dziękuję wam za wykonanie tego krótkiego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pewnie się wam nie spodobało, ok. I na razie i cześć, pa.